Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy gotować, zrobimy zdrowe śniadania. Będą to proste śniadania, szybkie, więc tym bardziej fajnie, bo tak zdrowo, szybko i smacznie. Także słuchajcie, zapraszam na odcinek. Tak sobie myślę, że może zaczniemy od sałatki, trochę zieleninki z moim ulubionym połączeniem z masłem orzechowym. Dzisiaj poznacie przepis na najlepszy sos do sałatki, który pasuje do wielu sałatek, ale do tej idealnie. Podstawowy składnik to jakaś zieleninka, albo szpinak, albo rozszponka na przykład. Ja akurat lubię bardzo ją. Także zielenina. Nie wiem naprawdę, czy może być coś prostszego. Teraz wjeżdża buraczek. Ja już go wcześniej pokroiłam, bo jestem pewna, żebym się pobrudziła. Dodajemy fetę. Wybierajcie taką lepszą fetę. Ja tutaj mam typowo sałatkową. Coś, co nadaje ultra smaczek, to migdały i orzechy włoskie. No i oczywiście dla zdrowia. Zdrowe tłuszcze. I tutaj ja zawsze robię na oko ten sosik. Najpierw daję musztardę. Ja tak około 2 łyżeczki, ale to w zależności oczywiście jaką porcję sobie robicie. No może robicie dla całej rodziny, no to musicie sobie zobaczyć mniej więcej te proporcje. Teraz dodajemy oliwę z oliwek. Teraz bardzo istotny składnik to miód. Łyżeczka miodu, albo taka mniejsza, albo łyżka nawet miodu. On fajnie połączy się z buraczkiem. Dodajemy masełko orzechowe. Ja jeszcze polecam z tej firmy również masło pistacjowe, które tutaj super współgra. I do tego wszystkiego cytryna. No tak wiecie, łyżeczka cytryny, bez przesady. Ja tak na oko sobie ją wkleję. I oto moja pierwsza sprawdzona i pyszna propozycja. Sałateczka. Teraz zrobimy sobie najprostsze na świecie smoothie bowl. Po prostu uwielbiam, słuchajcie, to połączenie owoców. To jest zresztą moje ulubione śniadanie. I zawsze rano jeszcze do tego śniadania łykam sobie suplement diety Primabiotic Collagen. Wtedy on najlepiej mi się osobiście przyswaja. I zaraz Wam jeszcze powiem o jednej promce, ponieważ jest teraz niedługo Dzień Kobiet i właśnie z okazji tego dnia mamy bardzo fajną promocję na Primabiotic. I tak, promocja na Primabiotic Collagen trwa od dzisiaj do 6 marca. Możecie sprawić prezent dla siebie, bądź na przykład dla swojej mamy, babci, koleżanki, przyjaciółki. I ta promocja jest Waszą ulubioną, bo to jest minus 100 zł na 60 takich fiolek, czyli dwa takie duże opakowania. Macie minus 100 zł, plus mój kod czarodziejka działa również. Wtedy macie dodatkowy minus 10% i wtedy to się najlepiej opłaca, czyli ta promocja plus moje 10% z kodem czarodziejka. A dla niewtajemniczonych, Primabiotic Collagen jest to suplement diety, który zawiera szereg najpotrzebniejszych witamin i ma wysoką dawkę kolagenu oraz wchłanialność bardzo wysoką, bo aż na poziomie 95%. Nie wspomnę tutaj, ile razy mówiłyście, że mam piękne włosy, że super paznokcie, że cera bardzo ładna i to jest właśnie zasługa tego kolagenu. Ja codziennie piję sobie jedną taką fiolkę przez 30 dni i kuracja najlepsze efekty daje wówczas, gdy stosujecie 3-miesięczną kurację. Natomiast już po miesiącu widać pierwsze i to dość widoczny efekt. Zatem jeżeli chcecie mieć nawilżoną, gładką i sprężystą skórę, to Primabiotic Collagen jest właśnie dla Was. U mnie się jeszcze sprawdza, jeżeli chodzi o redukcję celulitu i zmarszczek, a u kolarza na przykład zawsze po wielkim takim wysiłku fizycznym szybciej powraca on do zdrowia. Jeżeli na przykład naciągnie sobie jakiś mięsień, to też jest on wskazany przy różnego rodzaju kontuzjach. W składzie mamy kolagen wołowy, ale on ma piękny zapach i również smak.
bo to jest takie cytrynowo-jabłkowe. Ja Was, kochane, zawsze namawiam do zdrowego trybu życia, do zdrowia. Teraz szczególnie, kiedy przechodzimy z tego okresu zimowego na wiosenny, to warto o to zdrowie szczególnie zadbać, o odporność, a Primabiotic Collagen właśnie w tym pomaga. Także oprócz zdrowego jedzenia, dodatkowo suplementacja, bardzo ważna sprawa. Także polecam, podlinkuję Wam wszystko na dole i jeżeli chodzi o tą promocję, to serdecznie polecam, bo teraz właśnie jest ona zawsze najkorzystniejsza, kiedy są jakieś takie dni kobiet czy coś, no to to warto zawsze skorzystać. Także łyczek, resztę dopiję jak dokończę. Chodźcie, pokażę Wam najlepsze, co istnieje. Ja najbardziej lubię, słuchajcie, takie zmrożone owoce. Już je troszeczkę rozmroziłam, żeby nie był aż taki kamień, ale to będą takie jakby lody, czyli truskawki w moim przypadku, albo lubię też to mrożone mango. Jasne. Ja sobie, słuchajcie, tutaj właśnie przelałam moje truskawki, ale do tego dodaję jeszcze jogurt i to sobie ładnie wymieszam. To musi być ten jogurt tego typu bałkańskiego, taki, wiecie, skyr, taki gęsty. I oczywiście możecie to wymieszać, ale ja w sumie chyba sobie zrobię coś takiego. O, żeby to była taka chmurka, bo generalnie można zrobić taką gęstwinę. Zawsze zastanawia mnie fakt, dlaczego ludzie mówią, że zdrowe jedzenie zajmuje dużo czasu. Przecież to była dosłownie sekunda, zobaczcie. Robię sobie tak boróweczki. Ale to będzie dobre. I malinki. Powracamy na chwilę do wytrawnego tematu. Mamy tutaj pełnoziarnisty chleb. Będzie to kanapka z pastą z tofu i suszonych pomidorów. Bardzo fajna sprawa i bardzo szybka sprawa. Gdzie znalazłam kiedyś ten przepis w internecie i tam było, że 90 gramów właśnie tofu, więc połowa z tego opakowania, bo tu mamy 180 i 3 takie suszone pomidory. Także wszystko wrzucam tutaj do blendera. No i teraz troszeczkę, taką łyżeczkę dosłownie jeszcze cytryny i to wszystko blendujemy na gładką masę. Od Was zależy, z czym podacie swoje kanapki. Ja bardzo lubię szczypiorek i również pomidora oraz jakąś zieleninkę dodatkowo. Teraz dla fanów czegoś słodkiego, placuszki, właściwie to się nazywa serniczki twarogowe na patelni. Jest mnóstwo przepisów, a ja akurat wykorzystam ten mój sprawdzony. Wbijamy jedno jajo do twarogu, takiego półtustego, 250 gramów tego twarogu i jedno jajko. Taki twaróg rozgniatamy razem z jajkiem. I zaraz będziemy dodawać 45 gramów mąki, no i jednolitą masę, żeby to przybrało. Mam tutaj mąkę razem z cukrem waniliowym. Troszeczkę słodkości. I tak wygląda mniej więcej masa. I za chwilę będziemy to jeszcze obtaczać w mące, no i przekładamy na rozgrzaną patelnię, będziemy smażyć. Smażymy je tak długo, aż się zarumienią w ten sposób i takie puchate wychodzą fajne. I na koniec oczywiście możecie dodać swoje ulubione owoce, orzechy. Ja tu dodaję troszeczkę migdałów.
maliny i ulubione boróweczki. Voilà! Na tyle, dziewczyny, jeżeli chodzi o moje wszystkie propozycje odnośnie zdrowych śniadań. Trzymajcie się zdrowo, zaglądajcie do opisu, jakbyście chciały zamówić suplement diety dodatkowo, żeby zadbać o swoje zdrowie jeszcze lepiej i dajcie znać, jeżeli przetestujecie jakiś z tych przepisów i oczywiście, jeżeli jakiś Wam zasmakuje, w komentarzach. Buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa!